Witam serdecznie w kolejnej relacji z gry w Diablo. Czy tym razem na serwerze testowym, ponieważ sporo się tu dzieje, a właściwie powinno się dziać, sądząc po tym, ile danych komputer pobiera sobie przed rozpoczęciem gry, to no całkiem spore zmiany. Tylko tyle, że tych zmian za bardzo nie widać. Poza może jednym handlarzem, który miałby nam sprzedawać rzeczy, które są charakterystyczne w poprawce 2.4.3, aktualizacji 2.4.3. Niestety w tym momencie nie mam dość krwawych odłamków, bowiem no, sprzedaje on swoje przedmioty za niemałe krwawe odłamki. Straszny hałas. Na dzień dobry. No więc w sumie codziennie jest, no wczoraj przez cały dzień można było kupić jeden nóż tylko. Tenże. Wcale nie taki znowu. O, wow, żeby mnie tu czasem nie pokonali w międzyczasie tak zwanym. Nie chcę zginąć. W każdym razie, no nikt nie chce zginąć. Nie najlepszy nożyk. No i jeszcze dar kogoś tam, służący do umieszczania gniazd broni. No fajna rzecz, tylko że wcale nie nowa. No nie wiem, czy by przy jego pomocy należało sobie ulepszyć ten właśnie scyzoryk. Możliwe. Tak, żeby się nadawał do czegokolwiek, bo tak naprawdę to nie jest on specjalnie fajny. Okej. Troszkę słabo mi idzie. Czas mi się kurczy. Po co ta szczelina? No chciałbym tych krwawych odłamków trochę, a tutaj jestem pewny, że jeżeli nie skończę, to dostanę odłamki. Uderzam w serce, może i tak. Tylko, że chyba niewystarczająco. Mocno. Troszkę. A, bo już użyłem szkielecika, okej. Nie szkodzi. Może on rzuca we mnie szkieletami, to nic strasznego. Wow. Tak nie robimy. To nieładnie. Dobra, zbieramy sobie fioletowe czachy, żeby troszkę czasu nadrobić. No więc być może ten handlarz w przyszłości będzie sprzedawał jakieś fajne rzeczy, bo na razie póki co nie wiem. Chcę właśnie sprawdzić, czy to się zmienia codziennie, czy na stałe sprzedaje ten jeden taki sobie scyzory. Tak, muszę coś popracować nad czymś dającym więcej many, bo słabizna. Kliczka mocy, proszę bardzo. Uderzam celnie.
sensownie, ale chyba dość słabo. Ups. Że nawet z kapliczką emocji mam takie problemy z mordowaniem na czas. Może to się zastanowić, czy 27 poziom szczerania to był dobry pomysł. Znaczy, co nam jeszcze nie grozi przegrana. Ej, jak to co? Przestańcie, no co wy mi tu życie podkradacie, no co wy? Nie bądźcie tacy. Już umarliście w zasadzie, to może co wam szkodzi umrzeć jeszcze raz? W miarę szybko. Znów zapomniałem przestawić swoją podobiznę w jakieś bardziej zręczne miejsce. Tu gdzie jestem, zasłaniam sobie mapę. I... no nie pomaga mi to. Czas sobie pójdzie. Banalnym tik-tak. Okej. Okay. Przecież stąd przyszedłem. Oj, żeby to nie był pierwszy wypadek, kiedy nie uda mi się zrobić szczeliny we właściwym czasie. No nic, jeżeli tak się zdarzy, to zrobię sobie następną. Ale sądzę, że już a nie wiem, może ku przestrodze. Proszę bardzo, jest ktoś potężny, to masz szkielecika. Okej, troszeczkę nadrobiłem, ale nie dużo. W ogóle jakoś tak słabo mi idzie, czyżbym coś sobie zmienił w sposób, którego nie chcę. Troszkę mnie strzałem przy układzie tej szamanki, ale chyba nie na tyle, żeby to stanowiło problem. A tymczasem nie jest najlepiej. No już jesteś gotowa. Przecież mam jakieś tam przyspieszenie umiejętności. Czasem nie jest dobrze mieć za dużo postaci w różnych miejscach, bo mylą mi się ich właściwości. Mam postać, która spokojnie przechodzi sobie przez te wszystkie mapki i nie boi się laserków, ale to najwyraźniej nie tam. Troszkę rzucam pająkami, ale to dlatego, że na samym opętaniu dość krótko pojadę, bo mi braknie mamy. Zresztą moja tajemnicza królowa w zasadzie no
rzuca się do boju sama, ale woli biec tam, gdzie są pająki. Chyba jakoś tak w miarę. O, okrągła. Okrągłe mistrzostwo. O! O, zginęliście fajnie. I też zginę. Nie wysadzając się w powietrze. W tą stronę iść. Tak bardzo chcę tych odłamków, że zaczynam się stresować, ale chciałem wam pokazać, co on tam sprzedaje, że nie wspomnę, że sam jestem troszeczkę ciekawy, czy dzisiaj dostanę coś lepszego za moje ciężko zdobyte 300 odłamków. Ci zginą jakby zgrabni, ale... O! I nawet dają sporo dodatków fioletowego paska. O, na pewno ma jakąś cwaną nazwę. Jakiś tam banking pasek. Ja nie znam, więc nazwijmy to sobie paseczkiem. Opa. O, kosz. O. No i pojaw się wreszcie, strażniku. Dzień dobry, proszę bardzo. Jeden, drugi obszarowy. No, próbujemy, no cóż. Dziękuję. Ej, co tak mało tych odłamków? No nic. No dobrze, dobrze, słyszałem to już 1000 razy. Może nie 1000, ale ze 100 spokojnie. Okej, to na pocieszenie. No dobra. 172 trwałe łamki. Mało. Domistrzujemy się. Okej. Koniec, wracamy do domku. Spróbujemy jeszcze raz. Dobra. Ej, to nie był rekord nawet. No nic. Zidentyfikuję sobie przedmioty. Nie, to tylko tu. Może coś ciekawego dostałem, ale chyba nie. Słabizna. Pewnie słabizna. No nic. No nic, zrobię w takim razie drugą szczelinkę. Ale... No nic, pojawię się kiedy już będę miał odpowiednią ilość zasobów, no i wtedy zobaczymy, co ciekawego uda się. O, przy 68 tysiącach raczej pójdziemy w materiały. O. Albo coś tam. No dobra, to wrócę za chwilę. Kiedy już będę miał multum odłamków. Witam ponownie. Znaczy ponownie, no. Po przerwie okazało się, że jedna szczelina
To za mało. Poza tym okazało się, o czym w sumie nie wiedziałem, no ale pewnie nie jest to żadne wielkie arkana magii, że od głębokości szczególnie zależy ilość otrzymanych odłamków. No właśnie, właśnie. Pora wam umierać, bo kochani, też można robić jedną szczelinę. Ta, czego nie widzicie, ponieważ nadal jestem w niewłaściwym miejscu, jest na poziomie 30. Okazuje się, że no nie takie to proste. Drugim problemem, wydaje mi się, jest tu czas. Ponieważ przeciwnicy może nie są jacyś dla mnie strasznie niebezpieczni. No, chociaż mi się nie poparły. To jednak w zasadzie trudniej jest ich zabijać. A co się z tym wiąże? Mam coraz mniej czasu. Oczywiście wszystko jest jeszcze w granicach do ogarnięcia. Jak zresztą widać, metowy pasek jest już bliski do odnalezienia strażnika, który, no zastanawiam się, na 30 poziomie, to jest już w okolicach 9 udręki, więc no myślę, że nie jest to jakiś straszny kosmiczny. Moc sobie weźmiemy, ale jakże, nie powiem, że nie. Nie duchy, tylko bufy. O, hello! Kim jesteś i co umiesz? No, przyjemne rzeczy umiesz, no ale spokojnie. Dobrze. No cóż, wychodzi na to, że nie, jednak nie do końca ilość odłamków wcale nie zależy od głębokości szczeliny, ponieważ za płytrzą dostałem więcej. No nie szkodzi. Jedno co na pewno daje głębokość szczeliny, to pewność, że ulepszenie nam się uda. Skoro to zrobiłem już tak, ...3% i 3000... Okej. Ale może jakieś inne sobie zrobimy. Do drugiego pierścienia. Te mamy na 9. Obrażeń, kiedy... nie, chyba nie. Niepotrzebnie zmarnowałem. Wieniec błyskawic. Okej, dobra. Wieniec błyskawic jest całkiem niezły. Dobrze. To wracamy do miasta. Mam już odłamków bez liku. Tym razem za szczelinę. Oj, słabizna, słabizna. Jak na 30 poziom szczeliny spodziewałem się więcej. A co dostałem? No całe nic. No dobrze. Dobrze. Cieszę się. 800 odłamków mogę mieć. Okej. Aż tak. A pójdziemy tym razem w odporność na wszystko. No dobrze. No to kupmy sobie jedną taką sakiewkę. I rzućmy okiem na to, co mi tym razem jest. Ech,
Mam złe przeczucia. kolejny beznadziejny sztylet. No dobra. Nie wiem. Prawdopodobnie jest też tak, że te aktualizacje, które się pobierają, one nie zawsze od razu są dostępne. Tutaj na serwerze testowym miały być. Czemu ich nie ma? Nie mam pojęcia. Szumne zapowiedzi, że będzie to wszystko dostępne na serwerze testowym. No, jeżeli jest to dostępne, to znaczy, jeżeli jest dostępne to, co ma być dostępne, to niewielka to zmiana. Być może te większe zmiany jednak faktycznie w dalszym terminie, ale póki co. Póki co chyba się na jakiś czas rozstanę z serwerem testowym, ponieważ trzeba się skupić na sezonie, póki jest. Na to wrócę, no może za jakiś czas, może coś się jednak wtedy zmieni. Może dostaniemy w końcu do potestowania nekromanty i wrócimy do starego Tristram. No, zobaczymy. Póki co to wszystko. Dzięki za oglądanie. Do zobaczenia.